No i czy nasz Augustik domowy, Augustik, popatrz się, nie jest podobny z buźki do Augustika działkowego? Dzisiaj środa i mimo, że jutro pracuję, a stwierdziłam, że pojadę jednak nakarmić kotki. Ponieważ już dzisiaj na pewno nic nie mają do jedzenia, nawet nie mają jedzenia dla psów, bo druga noc, więc rakuny wszystko musiały zjeść. No i następna piękna bryczka. Ja uwielbiam te bryczki. Więc tak, i później będziemy tutaj już znowu w piątek albo w sobotę rano. Zobaczymy, czy pojedziemy w piątek. Co prawda, ja pracuję do 4:30, więc przydałoby się pojechać już w piątek i być tam 3 noce. Tylko że mój mąż nie za bardzo może tam wytrzymać 3 noce. Ja to bym tam siedziała na okrągło, ale on niestety nie. No nic, zobaczymy. Pogoda zrobiła się ładna, jak widać. Dzisiaj jest, samochód mi teraz pokazuje 24 stopnie. Ale w dzień było co najmniej 28, także już lato się zrobiło pełną gębą i niech już tak wreszcie zostanie. To znaczy, ja też nie lubię, jak są jakieś wielkie, wysokie strasznie temperatury, bo męczy mnie to, ale no też nie lubię, jeśli jest 15, powiedzmy, latem. No i nic, także minęłam właśnie tą wioskę Floradale. Jest taka wielka, wielka kanadyjska farma. Te farmy, te budynki są zupełnie inne, jakie są w Polsce, także może tylko po tych farmach można odgadnąć, że nie kręcę tego w Polsce. No bo i rośliny takie same, krowy takie same, wszystko takie same. Tutaj jeszcze ten zakręt. Kiedyś jechałam zimą, pamiętam, jechałam karmić kotki, tylko pojechałam właśnie też na jeden dzień i wracałam wieczorem. Zamyśliłam się zupełnie, zapomniałam o tym zakręcie. Wyobraźcie sobie, że wjechałam w ten zakręt chyba z 80 na godzinę. Dobrze, że nie było ślisko. I jechałam jeszcze z jej samochodem, także może dobrze. I jakoś udało mi się go wynegocjować, ten zakręt, ale to naprawdę mogłoby się bardzo źle skończyć. Jest godzina 7:30 wieczorem. Ja skończyłam pracę dokładnie 7:02 i staram się pobić rekord, czy uda mi się dojechać na działkę w czasie godziny, bo przeważnie zajmuje mi to godzinę 10, ale przeważnie zawsze się gdzieś zatrzymuję na jakieś zakupy, a tym razem już nie będę się zatrzymywać. Zobaczymy. No i chyba udało mi się zajechać poniżej godziny, dlatego że już jestem na mojej finałowej drodze. Tutaj pani z plecaczkiem jedzie, proszę. Sukience, jak to my nitki. Jestem na mojej finałowej drodze i jest godzina za 3 minuty 8. Wyjechałam o 7:02, także będę jeszcze poniżej godziny, ale musiałam bardzo przekraczać w pewnych momentach niestety szybkość. Także tylko dlatego dojechałam tak szybko. Coś tak jakby na deszcz się zbierało. Akurat skończyła mi się bateria przed samym wjazdem, także zobaczymy,
No tutaj widzę, że menonici chyba byli, bo są koła, znaczy ślady kół. Chyba nam zabrali dużo rzeczy. Ach, byli, bo tu złamali, widzę, gałąź też. Bo oni tu mają nam posprzątać i wykopać trochę, żeby tu żwiru nawieść. Dzióbki, kiczki, gadułki. Kto mnie tu wita? Rakuńczyk. A gdzie kotki są wszystkie? Gadułki, dziuby. Chodźcie, dzióbki. Augustik. Oj, tu urzędowali, zobaczcie. To ściągnęli. Nawet mi linkę tutaj ściągnęli i... Ja, linkę mi tutaj na pranie ściągnęli. Dzióbki! A ty, dziubu, co? Ty co? Chcesz coś jeść, tak? Chodź. Chodź, dostaniesz. Chodź, 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 chodź. Tu malutki, chodź, chodź. Chodź, zaraz ci dam. Jakiego gościa tutaj mam dzisiaj? Chodź, chodź, chodź. No chodź. Chodź tutaj, chodź. Zobacz sobie, tu jedz. Masz całą tą. Zobacz, jedz, jedz tu sobie. Proszę bardzo. A gdzie kotki wszystkie? No. Ale głodny. Wszystko wyjedliście. A ty co masz na głowie? Co ty masz na głowie? Co ty masz na głowie? No co? Ale kotków nie ma. Nie ma kotków. Czemu nie ma kotków? Co? Chodź tu, maluszku. Chodź tu, maluszku. Człowiek jedzie tyle czasu, a tu nic. Tutaj dalsza część naszego strumyka to było miejsce, w którym bobry upodobały sobie robienie grobli. I bardzo często musieliśmy te groble tutaj rozwalać. Widzę, że ktoś jedzie z sąsiadów tam. No i przyjechałam. I żadnego rezydenta kota nie ma, tylko jest... Łaciatek przyszedł. I jeden rakun. Także widziałam na kamerze, że 1,5 godziny temu był gadułka. Ale gdzieś poszedł. I teraz nie wiem, gdzie oni są. No i przyszły już rakuny z dziećmi, z piątką dzieci. Jedna już była, widziałam na kamerze. I pojechały dzieci z sąsiedztwa. Poszłam sobie na mały spacer po okolicy. Myślałam, że zastanę sąsiadkę. Chciałam się jej przy okazji zapytać, czy ona tu widzi te koty, kiedy nas nie ma. Ale wygląda na to, że też nie ma jej. Samochodu nie było. Nic, więc wracam sobie tu od tyłu na naszą działkę. No tu jaka ładna sosna się złamała. Szkoda. Będę tutaj przy tej okolicy, gdzie Zi ma te swoje pszczoły. Także niewielka odległość dzieli nas od sąsiadów, ale duża na tyle, żeby było to wszystko prywatne. I tak naprawdę powiem wam, że tych sąsiadów to ja już latami nie widziałam. W międzyczasie ten pan zmarł. I tak, a tutaj już są ule mojego męża. Więc i wracam na działkę tutaj tyłem przy samochodzie. Może trochę z daleka od pszczół, bo ja mam alergię na pszczoły, jak już zapewne mówiłam. Więc pójdziemy trochę tędy tu. Zobaczcie, jaka artystyczna sosna.
Wyschła cała, tylko szyszki zostały. Gdzie te moje kociska są? Tutaj też się złamała, już chyba z 2 lata temu. Sosna, tu jakieś pańczyny. Okej, większą pańczynę weszłam. A hop, że nie z pojąkiem. Więc idziemy do naszego pięknego samochodu. Ciekawe, czy ktoś tam siedział ostatnio. Bo powstawiłam stare poduszki od sofy. A tutaj są te kamienie, które wynosiłam, żeby zrobić kotkom podest do picia. No i tu mamy ten nasz piękny, stary Ford Galaxy 1967. Czy ktoś tutaj mieszka? Nie wygląda, żeby były jakieś ślady, ale może zimą zamieszkają. No i już doszłam. Mam nadzieję, że jakiegoś kota zobaczę. Koty, gdzie wy się chowacie po lesie? Dzióbki. Jaka cisza, nawet Augustika nie było, no kurczę. Zauważyłam, że Augustik też ostatnio zaczyna już swoimi drogami chodzić. Zima minęła, to zaczyna się łażenie. Ale nikogo nie ma, tylko ty jesteś sam, tak? Tylko ty jesteś, biedaczku, wyszarpany. No już te koty mi grają na nerwach bardzo. Już nawet łaciatek widzę poszedł. Koty, kiczki, dzióbki. Żeby na jedzenie nawet nie przyszli, no kurczę, no. Woda ciekawa jaka. Woda jest ok, dosyć ciepła jest, fajna. Fajna woda w sumie. Ty nie wyżeraj kotom, bo ty masz swoje tutaj. Tam masz dla psów swoje, a nie dla kotów. Proszę nie wyżerać. No. Taka cisza. Chodź tu, gadułko, gdzie ty byłeś? A gdzie braciszek? Gdzie mały gadułka? Gdzie mały gadułka? Tu masz, tu jedz. No masz, dzióbku, tu masz puszeczkę. Kochany, gdzie ty byłeś? A gdzie brat jest i Augustik? Gdzie braciszek i Augustik, co? No jedz, jedz. Dzióbku. Gdzie ty byłeś, malutki? Gdzie reszta? No masz, 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 masz. Chodź, dziubuś, chodź. Chodź, kochanie. Chodź, gadułeczko. Chodź, do pani gadułeczko. Tu masz dla kotków. To jest dla piesków. Kochany gadułeczka, tu jest dla ciebie. Zobacz. Zobacz, malutki. Wiem, wiedziałam, że przyjdziesz. Ale martwię się o was bardzo. A ty co? Tu dla ciebie jest. Zobacz. Chodź. Chodź, tu ci wysypię już. Chodź, chodź, chodź. Masz. Zaraz wysypię więcej. Popatrzcie na tych dwóch. Będą z jednej miski jeść. No daj mu gadułka pojeść. Sosa. Gadułka, ty jesteś przyjazny kotek. Dasz mu pojeść, nie? Ty maluchu, ty. No. Kochany, gdzie braciszek? Jak on się czuje po szczepieniach? Gadułka ci zabierze. Gadułka ci zabierze, maluszku, ty nasz. Gadułka zabierze, tak? Widziałeś malutkie rakunki? Bo chodziły już. Już chodziły malutkie. Zobacz tu. Zobacz tu. Zobacz tu. No, zaprzyjaźni się tutaj z tym shopem. Zaprzyjaźni się tu z shopem.
Szopcie powącha, zobacz, obwącha cię. No. Patrzcie. Pod samego szopa brzuch podstawia. Jakby się bał, to by nie wystawiał się w życiu tak. Ach, ty gadułka, to jesteś kochany kotek. Ale komarów dzisiaj jest co niemiara. Zobaczcie, jak latają dziady. Odejdź trochę gadułka, bo trzeba to gnojstwo wypsikać. Zaraz ci zabierze całą miskę. Zaraz ci całą miskę zabierze, jak to on zaraz zwali. Zobaczysz. Zobaczysz. Ale widzę, że ty go lubisz, co? Ja też go bardzo lubię. Tego małego z wyszarpanym tyłkiem. Ciebie też komary próbują jeść, ale ty masz grube futro, także nie dojdą. Ty malutki, ty mój kciarku. Kiciuśku kochany, się martwię zawsze tu o was, tak martwię się bardzo. W mojej piżamie już siedzę tutaj, ale jest taka gruba, że komary nie przejdą przez nią. Yeah, smell him. Smell him. Czarna mama ciepłego loda wcina. Ty kochanie małe. Ty małe kochanie, ale gdzie jest twój braciszek i Augustik? Gdzie oni są? Gdzie oni są? Powiedz, że przyjdą. Nie chcę ci dać wody popić, no. Sam bierze dla siebie. Och, ty gadułko. Kto to tak wcina ciepłego loda? Chodź ty mały kotku ty. Tutaj już cały czas świetliki latają, więc ten się ugania za nimi. Ojaj. Padnie jeszcze tam. Te rakuny terytorialne.
Pedułkę tutaj mruczy, tak? Mruczem, tak ładnie. Tak. Zobacz, idzie do ciebie rakuńczyk. Of course, że wylałem, no bo czemu miałem nie wylać? Jak tam chrupki? Tak sobie, nie? Nie są słodkie. Te psy takie. Jakie to psy są tutaj. No, chcę cię bardzo powąchać, ten rakuńczyk. No. Hej. Hej, pieski. Gorzej niż psy. Powiedz, Gadułka, to są crazy te rakuny. Ten się wreszcie dorwał do miski. Co ty tu, kiczku, z nimi masz, powiedz? Co ty masz z tymi bandytami tutaj? Cały czas chce cię wąchać. Cały czas chce się... Nie łakuj go. Niech powącha cię. Niech sobie powącha. Ciekawskie. Gangsterzy. Pojemy sobie orzeszków troszkę, tak? Gadułka tu cię odgania, atakuje cię. Biedaczku, zazdrości, że orzeszki masz. Gadułka. Jak ty sobie tu tak podjadasz orzeszki, tak? Tak lubisz. Gadułka. Gadułko. Zostaw rakunka. No, ty lubisz sobie jeść orzeszki. Zobacz, tu masz. No masz. Masz. Jak ze starych, dobrych czasów, tak? No masz. To masz malutki. Wolisz rączką? Okej, to weź sobie rączką. Porozkładane, elegancko. Po co stać, jak można leżeć, tak? Ale się żrą, prawda? Ej, co wy tam? No masz, kochany, masz. Ej, jak tyś mi nosem tu podbił. Ktoś tym takim śpiczastym nosem mi tutaj podbił rękę. No masz. Tu masz? No chodź. Chodź, malutki. Weź sobie. Te bandyci wchodzą wszędzie naokoło. No weź sobie. Jak ty wolisz tak, tak? A nie z ręki. Okej. Okay. Jak ci wygodnie jest. Jak bardziej lubisz. A ty co tam zajadasz? Co tam znalazłeś? Co tam znalazłem? Miałam iść spać, a tu Stefcio przyszedł. Cześć, kochanie.
Cześć, coś ostatnio nie przychodzisz tak często, bo gadułka cię nie lubi, tak? Czy ty nie lubisz gadułki? Ale zobaczcie, jakiego kołnierza swojego zgubił. Miał taki wielki kołnierz na zimę. Ta gadułka tam chce wyjść, ale nie. Siedź tam, siedź gadułko. Kochany Stefanku, gdzie ty całe dnie się podziewasz, co? A jaki głodny, jak zwykle, pokaż ogonek, jak tam. Kochany dziubek. Augustika nie ma. I małego gaduły też nie ma. Może przyjdą jutro, mam nadzieję. A ten tam, o. Co to odstawia tam? Co ten mały tam odstawia? Dzisiaj ze mną spał. Zostawcie sobie podjad i teraz się tam myje przy mostku. Kochany kotek. I patrzy na rakuny. No i kotków dalej nie ma. Gadułka cały czas był ze mną w nocy. Ale ani Augustika, ani braciszka nie ma. A tutaj o świcie, znaczy już nie świt, bo 7:30, szrakuny urzędują i wyjadają tutaj kotom jedzenie. Patrzyłam na kamerę, to już ich nie ma jakieś 24 godziny, więc to jest bardzo, bardzo dziwne. Mam nadzieję, że są ok. A ty co tu wyżeraczu, ty mały? Mało się najedliście przez całą noc. Chodź tu, gadułka. Weź mu powiedz coś. Chodź, gadułka. Chodź, dziubku. No. Idź mu tam powiedz, czemu on wyjada wasze... Czekaj, bo tu miska jest. Czemu on wyjada wasze jedzenie? Weź mu tam coś powiedz. Jesteś taki mały Stefanek, tak? Już miałam wyjeżdżać, ale mówię, zawołam jeszcze raz. Już byłam koło samochodu. Braciszek jest gadułki. Ten, co ostatnio był na szczepieniach. Taki jakiś wyszedł zaspany. Chodź tu, mały. Wyszedł spod tej sterty rzeczy do palenia. Augusta dalej nie ma, no ale jestem dobrej myśli, że przyjdzie jednak. Ty mały, ty. Cały wieczór wczoraj cię wołaliśmy z gadułką. Ty maluchu, ty. Jakiś zdziczał przez jeden dzień, tak? Czy przez dwa? Zobacz, gadułka, gdzie ten braciszek był? Opiekuj się tutaj nim. Gadułka dostał szwungu. Ty zobacz, nie wpadnij tam do wody. No, następny kot, co lubi wodę. Tak jak nasz Teddy, łapą. Teddy co prawda w misce przebiera łapą, a ten tutaj w strumyku. No, pilnuj brata, pilnuj. Co ty masz na ogonie? Chodź tu. Pilnuj brata. To jest liść tylko z twojego ogona. Dzióbku, nie utup się. Cześć, kochany gadułko. Trzymaj się.